Hej kochani, witam wszystkich z tej strony Isayuki. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Garden Flipper, czyli DLC do House Flipper. Pomyślałam, że może przerwiemy sobie troszeczkę nasze remontowane biuro, ponieważ wciąż planuję ten ogród. Poza tym chciałabym porobić trochę misji, żebyśmy wciąż ogrywali nasz dodatek. Więc zacznijmy sobie po kolei temat trochę żwirku i krzewy. Witam, prowadzę w domu ekskluzywny gabinet dentystyczny. Potrafię sobie radzić z dziurami w zębach, ale nie z dziurami w ziemi i chwastami. Zasyp jakimś żwirem lub innymi wiórkami te wszystkie chwasty i trawnik z przodu domu. Posadź tam proszę coś, żeby było ładnie. Pozdrawiam, Ewelina Ząbek. Bardzo chętnie, proszę bardzo. Idziemy do naszej klientki. Nie wycinam tych obrazów ładowania, ponieważ wyglądają całkiem sympatycznie, a i mijają bardzo szybko, więc po kolei. Możemy zacząć od numeru 1. Pozbądź się chwastów. Jak najbardziej, nie ma problemu. Chociaż pewnie można by je było wykosić, ale zwłaszcza z naszą ulepszoną kosiarką. Ale tak się zastanawiam, może za wyrywanie chwastów padnie nam jakiś punkt doświadczenia, który moglibyśmy wykorzystać. No tu ma pani ładnie. Tu trawę ktoś wykosił, ale tutaj już nie. Właśnie, o takim zastosowaniu tego mebla myślałam. I na środku może być małe palenisko, nawet nie musi być stół. Takie małe, żeby usiąść z jakąś kiełbaską na patyku zawieszoną, albo na przykład piankami marshmallow, których ja osobiście tak właściwie nigdy nie miałam okazji nad ogniskiem robić, ale kiedyś może. Tu jeszcze kwiatuszek został. Aha, i tyle ogródka, tak? Tył już ma dla siebie. No dobrze, dobrze, niech będzie. Tu jeszcze jakiś chwaścik nam rośnie. Wygląda, żeby było. Pytanie, czy ja muszę trawnik kosić, bo jeżeli powiedzmy zarzucę od razu jakimś żwirem, to już chyba przykryję, prawda? Nawierzchnię kora. A jak zrobić? Zaraz zobaczmy sobie, jak to się prezentuje. No i nie mogę zrobić tak. Aha, czy są różne rozmiary tego? Kwadrat albo po prostu... O, jest kwadrat, jest średni kwadrat. Kora. Kora, średni kwadrat. Czyli to jest duży czy mały? Czemu? Nie, średni. Ścinki drewna na kwadrat, a nie średni kwadrat, ale mi się czyta. Kora kwadrat i kora w ten sposób. Jak wygląda kora tutaj? No dobrze. Weźmy sobie w takim razie może jakiś kamień i wysypiemy na środku i jakąś korę dookoła. Kory, kory. Żwir, piasek. Piasek też by ładnie wyglądał. Ścinki drewna. No dobrze, to mamy tylko taką, tylko różne warianty kolorowe. Pierwszy jest całkiem ładny, ten też nie jest zły. Można by zrobić tak. O, 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 o. Żebym tylko równo to zrobiła. Klikam pojedynczo, żeby jednak wyszło równo. Okej. Zrobimy korę dookoła, a w środku wysypiemy jakiś żwir. Nawet by to chyba wyglądało. Kora by była takim wypełniaczem dla roślin. Tutaj doszło do końca, tak? Do końca nawet. Ok, mniej więcej tak, czyli pasuje to zrobić na równo. O, całkiem ładnie, całkiem sympatycznie by to wyglądało. Dobra, robimy dalej. Trochę mi zasłania ten kwiatek, ale nie jest aż tak źle. Czy ja to utrzymuję dalej w równej linii? Ciężko stwierdzić. Ogród do naszego biura będzie zrobiony w niedługim czasie. Myślę, że tak w tygodniu się za niego zabierzemy, żeby dalej go
No, zupgrade'ować, żeby był jednak jakiś... Oj, tu mi wyszła kora za ten. Ale to może nie będzie takim wielkim problemem. Wygląda też dobrze. Po prostu wyszła za linię. Ciężko będzie w tym drzewku coś zrobić. Aha, rozumiem. Przedtem sobie robiłam dokąd się da, a teraz mogę... O, trochę nierówno. Zobaczymy, jak to wyjdzie w takim razie. Bo to było... Niby wykorzystywałam możliwość, jak daleko idzie na pasek, ale tutaj niestety... Tu już można dać na wylot, więc to mnie trochę zmyliło. Ale nie wygląda źle. Taki plus. Dobrze, zajmiemy się jeszcze tutaj tą korę włożę, żeby było ładnie. Chociaż tu jej nie widać, więc... Czy to ma aż takie znaczenie? Może bym miało do koszenia trawy, gdybym ją jednak miała skosić. Okej, zróbmy to jeszcze równo tam. I mniej więcej tutaj. Właściwie to tu by dobrze wyglądała kora już do końca. Tyle ile pozwala tam gra wcisnąć tu do środka. I tak by było ok. Myślę, że to będzie fajne takie zastosowanie, zwłaszcza, że chciałabym mieć kamień na środku, który zaraz jej tam rozsypiemy. Oj, nie weszło? Dobrze. Teoretycznie gdzieś powinien być narożnik. Ech. No, niech będzie. Dobrze jest. Dobra, to teraz tak. Rozsypmy jej tu jakiś żwir, który chciałam, żeby to ładnie wyglądało. Wrócimy do kory. Kora żółta, żebym nie zapomniała. Żwir jednokolorowy albo ten. Coraz drobniejszy. Może taki grubszy damy. Jak on się prezentuje? Całkiem ładnie. I spróbujmy go ustawić tak ładnie od środka. Kurczę, żeby ta trawa nam tutaj nie wychodziła. O. Tak chyba będzie w porządku. Mogłabym to oczywiście zasypać w ten sposób, ale boję się, że... Właśnie, że wyjdę za linię za bardzo. To może zrobimy sobie tak wewnątrz, a przy krawędziach już na klikacza. O kurczę, teraz traf to jak było. O nie, to sypie więcej. Jeszcze ciut. No nie, nie sypnie mi. No, jest. Jeszcze tu róg. O, super. Tam się przykryje jeszcze naszą korą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale dojechałam do samej kory. Dobra, trochę tak ciężko. Martwię się, żeby nie... Ach, jeszcze trochę. O, może tak będzie łatwiej. O, super. Oj. Tam może i było łatwiej, co nie znaczy, że tu będzie. A, jeszcze kawałek. Jeszcze ciut. No, chcę mieć równo. No to zrobiłam równo. Teraz to poprawię korą. To jest mniej więcej równo, prawda? Tak miało być mniej więcej. Super. Moja droga koro. Skończy się to tak, że będę robić w tą i z powrotem. Po kilka razy. Oj, trawnik trochę zrobiłam. Dobra, to zrobimy tak, że to niby miało tak być. Nie mogę, bo tam jest ten...
Jeszcze? O! Jakby ktoś pytał, to taki był zamysł. Teraz tak. Tu mi się ucięło. Będę musiała to wyrównać i tyle. Okej. Martwię się odrobinę, że będę dużo się bawić w to. Wciąż mam coś nierówno. Czyżby mi tutaj jeszcze brakowało? A czy to tak bardzo widać? Może nie widać tego aż tak bardzo, może zostać. No, to zacznijmy może od kamienia. A potem przysypiemy żwirem. Nie żwirem. Korą. Kora będzie pełnić funkcję takiego odznacznika dla roślinek, gdzie sobie mogą rosnąć. Myślę, że to nie byłby taki zły pomysł. Tutaj też mam założyć, tak? Rozsyp. Żwir. Ona ma tu konkretny żwir, jaki chce. O ja! Dopiero teraz zauważyłam. Tak to jest, jak się nie czyta. Ech! Jaki? Czas najwyższy zacząć czytać, co klient chce. Dwukolorowy. Ale... oj... ale fail. Ujacie. Ojacie. Never mind. Nic nie zaszło. Zaraz to naprawię. O. Teraz wszystko naprawimy. Będzie jak trzeba, będzie jak sobie klient zażyczył. Ach. Bawię się w chirurga w tej chwili. Prawie jak dentysta. A! Ha, ha, ha. O, fajnie. O, tak. Przypuszczam, że najlepiej będzie zacząć od kamieni i dopiero na to narzucić. Dwukolorowy również, tak? Proszę, masz. Trochę mnie będzie kosztował ten twój ogród. Pewnie niewiele na nim zarobię, jeżeli. Ale niech będzie. Tu jest jaki też dwukolorowy? Tu jedno. A tu? Też jedno. No to masz. Proszę bardzo. Już ja ci tu dam. Jednokolorowy, duży poproszę. I może ten. Chociaż ten to tak, może jednak ten jasny. Szkoda, że nie ma jednokolorowego w takim kolorze jak ten drugi. A ten? No ten nie, ten już nie pasuje. Ach, no musi być jasny, moja droga. Chociaż zastanawiam się, no właśnie. Jak nasypę coś więcej poza tym żwirem, który ona chce, to mi nie zaliczy misji. Dobrze, w takim razie zróbmy tak, jak chce klient. Chociaż jak dam ten, czy on pasuje z tym jednokolorowym? Bo jeżeli tak, to zamienię po prostu na ten kolor. No ten już prędzej. No to zrobimy w ten sposób. No cóż. Jak trzeba, to trzeba. Chciałam zrobić elegancko i tak fajnie, ale tu widocznie akurat w tej misji by się to za specjalnie nie sprawdziło. No cóż, zaakceptuję to tak jak ma być. Tutaj do końca ładuj ten kamień tam, a nie. Po co ci kawałek trawnika zostawiony jak nie chcesz? Kto będzie go podkaszał? Chociaż w sumie nasze usługi są wciąż dostępne, więc mogę z podkaszarką wpadać raz na jakiś czas. No, niech to jakoś wygląda. Nie to, żeby ten kamień był jakiś źle wyglądający czy coś, tylko powiedzmy pomysł w głowie miałam, zamysł w ogóle cały, odrobinę inny, ale czego się nie robi, żeby klient był zadowolony, prawda? Zresztą, co to za pomysł wymyślać sobie
Oj, chyba nie przejdę do środka. No, pewnie nawet nie muszę, bo w sumie mamy to już zasypane, tak jak trzeba, więc jest dobrze. No dobra, i z drugiej strony również. Trzeba tylko wyrównać, żeby tam za trawnik za daleko nie wyszło. To powiedzmy tak, jak tą korę popsułam. Tak to mniej więcej też zrobimy, tak? Tak. No i gra. I jakiś krzewiglasty, tu krzewiglasty, tu krzewiglasty i tam też po jednym. W porządku. Niech będzie. Jak tak, to tak. Krzewy iglaste. Roślinki poproszę. Iglaste. Czyli mogę wybrać, który chcę, tak? Tak długo, jak jest opisane jako krzew iglasty. Te są ładne. Niski, ten jest jakiś szerszy. Podobają mi się tutaj, to mi się podoba, że można tu zmienić w ogóle cały. Wybrać konkretny, jak jesteś szeroki. Owalny, stożkowy. Ten jest ładny. Ten jest fajny. O, ten jest sympatyczny. Trochę jest. Ten mi się podoba. Kup wiele w takim razie. Ciekawe, czy zaakceptuje takiego rozmiaru krzew. Spróbujmy, bo jak nie, to nie chciałabym go zasadzić w każdym miejscu. Ja tak mniej więcej patrzyłam na środek tutaj. No, słaby ten środek, ale... Zasłonimy cię krzewami iglastymi w rozmiarze XL. To będzie ciekawe. Czy zaakceptuje taką roślinę w ogóle? Tak, no to fajnie. To kup wiele w takim razie. To byłby gdzieś środek na niego. Tak, plus minus. Aż takiej tutaj zasady nie musi być. Mniej więcej, żeby się ze sobą ładnie zgrywały. Będzie? Mniej więcej? Mniej więcej? Dać, mogę cię bliżej posadzić tego? Na przykład bardziej w tą stronę. O! Mam wrażenie, że w ten sposób właśnie jest równo. Ten całkiem okej. I równo z tym? Mniej więcej. Jejku, układanie rzeczy to chyba będzie moja tutaj pięta achillesowa, bo fajnie jest, jak się je ułoży równo. Przynajmniej ja lubię, jak jest tak ładnie rozłożone. Zwłaszcza jak klient ma takie geometryczne wymagania w tym wypadku. Przysypać trochę ziemią, podlać, żeby zmienił kolor. Kopcie tunel, kopcie tunel. Jakby ktoś oglądał... Oj, Simba. Królarba 3 bodajże. Okej, okay, chodź tutaj. Zmieniaj kolor. Pięknie. I ostatni. Przychód 7920,00. Zły. Pytanie tylko, ile straciłam na tym, że powkładałam takie różności. No dobrze. Mamy cię. Tak by wyglądał skończony ogródek. Kurczę, no. To tyle. Ja bym dorzuciła trochę tu, trochę tu.
Słuchaj, klientka, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę. Dekoracje to były? Meble, ogrodzenia. Inne to były. Nawierzchnienie, meble, dekoracje, tu są lampy. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, ale to tak ciężko zostawić tak o po prostu bez żadnych ładnych dodatków. Ja bym powstawiała tutaj kulę na przykład. I na przykład tu. Niech będzie moja strata, ale będzie ładnie wyglądać. I przy wejściu. Teoretycznie tu nie ma wejścia, ale jest zrobiona taka ścieżka, więc o. Miło dodać coś od siebie. Powiedzmy, że mieliśmy nadmiar na promocji. Od razu to ładnie wygląda. A resztę sobie dokupi. To taki sponsoring trochę. Może jej się spodoba, to sobie dokupi więcej w naszym sklepie prowadzące do tej tu wypoczynkowej sfery, strefy. O, a myślę, że jest pięknie. Dobrze, to co powiecie na jeszcze jedną misję w tym odcinku? Bo to była dosyć krótka, przypuszczam, że kolejna też będzie dosyć krótka. Ukończ, proszę bardzo, za 9000. Zaraz, to za to, że dokupiłam rzeczy, mam przychód większy? Ciekawe. Zastanawiające. No, nasze biuro jeszcze czeka, widzicie? Wyglądamy jak wyglądamy. Z tym, że już się prezentuje całkiem sympatycznie. Bierzmy się za kolejną misję. Trzeba usunąć krzaki. No i myślę, że na tym możemy zrobić sobie jeszcze tą w tym odcinku. Witam, mam problem. Próbowałem pozbyć się chwastów, przetestowałem nasz szczęście miejscowo, środek na chwasty i okazał się wyjątkowo skuteczny. Chwasty zabiło, krzewy też. Pewnie jakimś randapem przeleciał. Całe szczęście, że zrobiłem to tylko w jednym miejscu. Szkoda, że przy furtce. Rośliny uschły kompletnie i wyglądają żałośnie. Proszę usuń je, a w ich miejsce rozłóż elegancki trawnik z rolki, a jakbyś przy okazji skosił trawę w ogrodzie, byłoby super. Pozdrawiam. I ten... Pewnie, czemu nie? Ojej, ale jej rzeczywiście zrobił. Nie martw się, zadbamy o ten ogródek. Może jakiś kompost byśmy zarobili na tym? Jakiś minimalny ten? Tu już nie ma co sprzedać. O właśnie, to jest fajna opcja, leżak. Uwaga! Klup! Powiecie, ja jestem wodoodporny. Mam takie specjalne buty. A tutaj? I co? I tak naokoło? A mogę sobie zrobić drogę na skróty? Mogę sobie zrobić drogę na skróty. To słuchaj, bo nam to przeszkadza. Na razie niech stoi tam, a my się tutaj zrobimy sobie ścieżkę. O! Nie myślałeś, żeby sobie tu furtkę zrobić? Nie byłoby źle. No dobra, skośmy to, co mamy skosić. To, co ma być wykoszone. Biuczek brzuczy. Następnie... Aha, jeszcze trzeba tam rolkę rozłożyć. Tutaj jakaś trawa wystaje? Może mi się tylko zdawało. Ale patrzcie, nie wszystkie krzaki załatwił. Dobrze mówił, że tylko fragment. I tylko przy furtce. Dobrze jest. Ziu. Sprawdzonym sposobem. Tak się fajnie da. Co dalej? I z powrotem. I z powrotem. Tam chyba został jeszcze kawałek zielonego. Mówię wam, koszenie tą kosiarką to jest sama przyjemność. Jeszcze tutaj nam coś zostało. Mam cię. Wracamy tam, bo tu jeszcze było, widziałam. O! Powiedz, czy ty jeszcze gdzieś masz trawnik? Jeszcze tutaj. Fiziu. Trochę jak jazda na jakiejś, nie wiem, elektrycznej deskorolce czy coś. O, schody.
ktoś nam śmiał przerwać nagrywanie, ale już jesteśmy. Na czym skończyliśmy? Ogródek, tak? Wykoszony. Jeszcze tu jest jakieś coś. Ło, ale to chyba od sąsiada już idzie. Krzaczek, dobrze. Co tam jeszcze pan chciał, żeby panu zrobić? Posadzić jakieś kwiatki, tak? Fajnie się idzie po tych schodkach. Zamkniemy za sobą. Naprawimy ogrodzenie. Chodź, ogrodzenie. Ogrodzenie tu było? Chyba nie bardzo. No, coś czuję, że... O, tak całkiem na swoje miejsce to wrócić nie chcę. Chyba, że można osobno słupek dostawić. Nie bardzo. To jak on to miał zrobione? A zobaczę później na nagraniu, jak to wyglądało. Dobrze. Trawnik chciał, tak? Rozłóż trawę z rolki. Nie ma problemu, jeszcze trawy nie rozkładaliśmy. Rolki trawy. Może duża by tutaj pasowała. Nie zajmuje całego obszaru, co prawda. Użyj. Trochę tak. Trochę tak, jakby mi został jakiś obszar niezarolkowany. Jaka jest mała? O, jaka malucia, tuciusia, ciciu. To może taką zwykłą. O. Trzeba wcześniej zaczynać tym trawnikiem, bo w przeciwnym wypadku zostaje dziura. Dziura na dziura. Wow, a tu jednak wyszła ta trawa trochę na ten chodnik. Tam też. A tu już nie. To malutką poproszę. Jako fajniusia. No dobrze, no to jak już wyszła, to niech będzie tak, jak ma wyjść. No dobra. No niby jest. No. O. Jeszcze tutaj. Malutka. Oj, chyba mnie tam nie złapie. Czyżby to był obszar poza graniczny? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A może ją z tej strony? Spróbować taką małą? Nie. Chyba mi granie pozwoli tej dziury tutaj zostawić. Dobrze. Nieważne, nie jest tak źle. Jeszcze zróbmy ten trawnik tu. Myślę, że jak potrenuję, to z czasem nauczę się, jak ten trawnik zrobić, żeby ładnie się zrósł. Czyli spróbujmy tak. Spróbujmy ominąć chodnik. Tu byłby początek, tak? Zobaczymy. Oj, nie ten guzik. Kurczę, ale dziurę zostawił. To jak go zaczynać? Tam, gdzie jest rolka, czy tam, gdzie jest końcówka? Za chwilę się przekonamy, jak tam wyszło. No to trochę tak, jakby na rolkę trzeba patrzeć. Bierzmy tą zwykłą teraz. Tak, czyli rolka, tam gdzie jest rolka, tu równo i początek musiałby być tak, jak jest tu pokazany. I mniej więcej wtedy zaczyna się w tym miejscu, gdzie trzeba. No ten musi zostać niestety, ale czyli może trochę mniej. Dobra, bierzmy tę dużą raz jeszcze. Tu jest dziura, więc trzeba by zacząć wcześniej.
Jak nam daleko pozwoli ten trawnik tutaj? Okaż się. A no jest w porządku. Jest dobrze, nie ma co narzekać. Jeszcze zwykłą raz. O, nawet, że nam się tam pozwoliła całkiem ładnie zmieścić. Wciąż widzę minimalny fragment ziemi, który został, no ale to już po prostu, to już nie jest problem. Można to spokojnie zrozumieć, zaakceptować, no bo chociaż tę dziurę to by można, może można ją zakryć. Mini roleczkę. Powiedz, czy dasz radę? No, prawie że idealnie. Ta tutaj też w takim razie może by zadziałała, ale to wygląda na to, że mamy gotowe. Trawnik chciał, gotowy. Krzewy wykończył. Widzę, że nasz klient lubi krzewy. Chciałam zobaczyć przychód. Jakby to wyglądało, jeżeli dokupię krzaczka, mamy tak 888 i 4500. Jakby mu jakąś roślinkę spróbować tu wrzucić, ogrody, rośliny. Widzę, że lubi iglaste. Nawet coś wąskiego, niedrogiego, tak żeby zobaczyć z ciekawości. Ten jest chyba... Ach, niech będzie ten. Jeżeli mówię, może jakiś inny liść i będzie w porządku. O, kosodrzewina wygląda bardzo ładnie. Chociaż sosna też wygląda ładnie. Niech będzie jedna sosna. Postawimy ją na środku. 30 zł. Zobaczmy, jak to się zmienia, jak dużo mnie to kosztuje w porównaniu do tego, ile na tym zarobię. 30 zł na środku. Straciłam 30. Oj, łopata mi się nie ten. Ciekawe, że łopaty nie mogę użyć. Czyli to jednak, tutaj eksperyment się nie udał. Dobrze, sam sobie postawię. Albo sprzedać z powrotem? No trudno. Zawsze to te 24 z 30. To wypróbujemy sobie ten... Zrobimy ten test na kolejnym domu. A tymczasem ten domek możemy już właściwie uznać za skończony i zakończyć misję. Wszędzie mam żaluzję. Ten pan to się chyba dopiero wprowadza, bo tam pusto ma. Moglibyśmy umeblować, wiesz? Bo na tym też się znamy. O, patrzcie. Właściwie w tym domu jest zastosowane trochę to, co ja zrobiłam u siebie. Czyli jest farba i do tego dodatek inny elewacyjny. W tym wypadku pustak, cegła. O, cegła. Pustaki są większe. Dobra, zamknijmy te. To chyba też jest jeszcze w pergolach, prawda? Aż sprawdzę. Pergole w architekturze są. Tutaj jest taka, taka. A z drzwiczkami pergola też może być? Na pewno może być z ławką, więc zakładam. Przypuszczam. Może być. A ten ma kogucika na dachu. Dobrze, zrobiliśmy misję. Możemy ją sobie zaakceptować. I zakończysz w tym miejscu zadanie. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Widzimy się dzisiaj jeszcze później w Pladze. Także do zobaczenia. Cześć!